Igor Newerly, u którego byłem na ostatnich urodzinach. To mogło być w 80-tych latach. Tak, to już był ten stan wojenny i tak dalej. To mówił, że ma plamę na swoim życiu, bo on był w Majdanku jako więzień, ale zarazem, ponieważ znał się na stolarce. Newerly pracował tam w stolarni i widział w takiej kolejce do gazu swoich współpracowników z Małego Przeglądu, kilku. I powiedział mi, powinienem był z nimi pójść. Taka kurcza. To musiał być 1944 rok. Ja mu powiedział, Igor, kto by nam to wszystko opisał? Bo on napisał o tej książkę o tych z Małego Przeglądu.